w dzisiejszym odcinku zaadoptujemy jakiegoś zwierzaka, ponieważ zobaczcie, co tutaj mam za informację. Zaadoptuj zwierzaka i mam to nawet tutaj przed moim domkiem. Czy wy to widzicie? Ale obok jest tutaj centrum adopcyjne, a tutaj jest chyba nawet jakiś pan, który zaadoptował pieska. Chodź tutaj, piesku, jaki ty jesteś słodziutki. O ja, widzowie, ten pan chyba zaadoptował właśnie pieska, ale to jest mega. Dzień dobry, proszę pana, pan zaadoptował pieska, tak? No pewnie, ty też chcesz zaadoptować takiego pieseczka, to weź do środka. Na pewno coś się dla ciebie znajdę, a ja idę, no chodź tutaj. O ja, widzowie, ale to jest epickie. Dobra, w takim bądź razie wejdę do tego centrum adopcyjnego i może uda mi się i wziąć jakiegoś pieska. Dzień dobry, proszę pani. A dzień dobry, witam bardzo serdecznie w centrum adopcyjnym. Po co pan tutaj przyszedł? Ale świetnie. Nie, ja tutaj chciałbym zaadoptować jakiegoś pieska, wie pani, jakieś zwierzątko. To świetnie się składa, bo tutaj może pan sobie takie zwierzątko adoptować. Tylko najpierw proszę mi powiedzieć, czy adoptował pan kiedyś jakieś zwierzątko? Czy adoptowałem zwierzątko? No wie pani, jeszcze nie mam takiego doświadczenia, ale zaadoptowałbym teraz jakiegoś pieska, jeżeli jest. Proszę za mną, zaraz pokażę panu wszystkie pieski, tylko proszę być cicho, bo teraz nie można ich obudzić. O ja, te pieski w tym momencie śpią. Dobra, widzę, w takim razie zobaczmy, jakie pieski są do adopcji. Zobacz tutaj, to jest pierwszy piesek Hektor i on mieszka w tej właśnie klateczce. O ja, to jest Hektor, tylko chwileczkę, czemu on ma trzy głowy? I dlaczego tutaj wszystko jest oczywiście jakieś takie dziwnie straszne? Spokojnie, nie przejmuj się, to jest specjalny piesek. Nie wiem, widzowie, chyba wie pani co, nie chcę tego pieska. No jak to nie, no weź go, poczekaj, może cię jeszcze nie przekonałam, ale chciałbyś zobaczyć jego historię, wtedy na pewno go adoptujesz. O ja, historię tego pieska Hektora, no dobra, w takim w czasie, uwaga, urodził się malutki piesek. To jest ten piesek, tylko chwileczkę, on ma jedną głowę. No tak, no bo to jest jego historia. Teraz się dowiesz, dlaczego ma trzy głowy. Piesek znalazł dziwnego grzyba. O ja, ten grzybek jest jakiś zły i chodzący. No tak, na to wygląda. Ale patrz teraz, ten piesek zjadł tego grzybka. O nie, w sumie nie wiem, czy psy powinny jeść te grzybki, ale był szczęśliwy, jak go jadł, więc chyba spoko. A co się stało dalej? Piesek zachorował. O nie. Ojeju, to jest takie smutne, ale zobacz, co stało się dalej. To jest dobre zakończenie. No dobra, w takim razie pieskowi wyrosły dodatkowe głowy. O, on wygląda strasznie, proszę pani. No co ty mówisz, teraz wygląda wyjątkowo. Nigdzie nie znajdziesz takiego pieska. Trzeba go teraz obudzić, panie Hektorku, piesku, chodź tutaj. Coś chyba widzę, to jest ten piesek. Chwileczkę, widzowie, ten piesek, proszę pani, chyba jest trochę zły. Ale co ty mówisz, nie widzisz, jak on słodko wygląda? To jest piękny piesek. On jest trochę straszny dla mnie, ale dobra, wie pani co, nie chcę chyba go adoptować. Co ty mówisz? Zobacz, jak on się cieszy na twój widok. Chodź, otworzę temu pieskowi i go wyprowadzi. Ja się trochę boję. Widzowie, dobra, on jest trochę straszny, ale dobra. Idźcie na zewnątrz, pobaw się z tym pieskiem. On potrzebuje zabawy. Potrzebuje zabawy? O, widzowie, to jest trochę dziwne. No dobra, może ten piesek faktycznie nie jest taki zły, co nie? Bo ja, widzowie, ten piesek jest trochę dziwny. On wszystko rozwalił i teraz ja mam się z nim pobawić. Tak, piesku, ale jesteś fajny, tylko jesteś trochę nie w moim typie. Widzowie, ten piesek mnie trochę uderzył. Proszę pani, może niech pani jednak wróci. Co ty mówisz? Patrz, jaki on jest przyjazny. Zobacz, jak traktuje inne zwierzątka. Traktuje inne zwierzątka? Proszę pani, ale on tą świnkę chyba zje. On nie jest chyba dobrze wychowany. O nie, co ten pies zrobił? On chyba wziął tą świnię w swoje paszcze. O nie, widzowie, dobra, ja nie chcę tego pieska, proszę pani, ja uciekam. Co ty mówisz? Nie, poczekaj! No dobra, skoro nie spodobał ci się Hektoruś, to znajdziemy inne zwierzątko. No właśnie, ten Hektoruś jest trochę dziwny, dzięki Hektoruś. A tutaj jest łobic, cóż, co to jest? No tak jak widzisz na tym zdjęciu, to jest taki piesek, tylko pizza. Halo, pizzuś! Pizzuś, ale to jest, widzowie, fajne. Ja chciałbym mieć taką pizzę w domu pizzusia, ale on chyba go nie ma. Czy co on robi? Śpi! Ojej, on się chyba wstydzi, zjadł za dużo pizzy. Nieważne, ale chodź, tutaj jest jego historia. Historia pizzusia, widzowie, chciałem mieć pizzusia jako swoje zwierzątko. Uwaga, była sobie pizza. Wow, taka nieżyjąca jeszcze. No tak, no normalna pizza na świecie. Widziałeś na pewno taką. No jasne, że tak. A potem nikt jej nie jadł, więc zgniła. Fuj, tu są nawet muchy. O nie, to jest obrzydliwe. No faktycznie, takie pizzy to by nikt nie zjadł. No, nawet nie chciałbym takiej. A co się stało później? Po pewnym czasie pizza ożyła. A! To jest ten pizzuś, tak, proszę pani? Dokładnie, tak on właśnie powstał. Ale spokojnie, nie jest taki zły jak Hektorek. Chodź, zresztą pokażę ci. Właśnie, ja bym chciał poznać pizzusia, naprawdę. Pizzuś, jesteś tutaj. Ojeju, on się nie odzywa. No dobra, weź tą pizzę, może ty go zawołasz. Ja mam go zawołać, pizzusia? No dobra, pizzuś, pizzuś, patrz, mamy pizzę. O, ktoś tam wychodzi.
chodzi? Ojeju, czy to jest nowa pizza? O, nie wierzę, ale super, daj mi pizzę. Ale chwila, chce mi się kupy. Co ty robisz? O ja, widzowie, ten pizzuś cały czas robi kupę. No dobra, ale trzymaj, jesteś fajnym zwierzątkiem, pizzuś. O tak, kocham pizzę, dzięki, zjem całą. Nie, 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 nie. O ja, ty jesteś żarłokiem, pizzuś. No dobra, wie pani co? A jest może coś innego, coś takiego w moim stylu, bo naprawdę chciałbym zaadoptować jakieś zwierzątko, najlepiej pieska. Jest jeszcze jeden piesek, ale nie wiem, czy mogę ci go pozwolić adoptować. Piesek? Proszę pani, jeżeli to jest piesek w moim typie, to chciałbym go zaadoptować. Uwaga, jest to faktycznie niebieski piesek w moim kolorze i nazywa się nawet Laczuś, to jest prawie jak Luczek. No tak, ale jest niebieski, ja nie wiem, czy ci się spodoba taki piesek. Jasne, że mi się spodoba, chcę takiego pieska, on fajnie podobno wygląda. Halo Laczusiu, Laczuś, o nie, widzowie, zobaczcie, tutaj jest pełno kości, to jest idealny dla mnie zwierzak, tamte były takie dziwne, nie dla mnie, a ten jest niebieski i cały w moim kolorze, proszę pani. Chyba się gdzieś schował, on jest bardzo, ale to bardzo zmęczony. O ja, dobra, rozumiem w takim razie, ja też lubię sobie odpocząć, dobra, ten piesek jest naprawdę fajny, a jaka jest jego historia? Proszę wejść do środka, sam zresztą zobacz, tylko się nie popłacz, bo jest bardzo smutna. O ja, dobra, proszę pani, więc uwaga, piesek był bezdomny, to jest ten Luczuć, tak, Laczuś? No tak, nie widzisz, że on jest niebieski, to jest ten piesek, którego adoptowaliśmy. O ja, dobra, ja też bym chciał, ja bym się w ogóle nim dobrze zaopiekował, uwaga, każdy śmiał się z pieska, o nie, tu są ludzie, którzy się nabijają z niego. No tak, no bo nigdy nie lubi niebieskich piesków, one nie istnieją. Jak to nie istnieją, proszę pani, a ja przecież istnieję. Ale ty jesteś rzadkością, ludzie wolą takie brązowe. No ja, dobra, faktycznie, ten piesek jest taki smutny, co się stało później, o nie, zamieszkał na śmieciowisku, tutaj są śmieci, nawet taki kosz, to jest bardzo smutne, proszę pani. No niestety, takie było życie, było bardzo smutne. No dobra, a potem, uwaga, po jakimś czasie, o nie, zaczął źle się czuć i co? On tutaj leży nieżywy prawie. Nie, spokojnie, on jeszcze nie umarł, on jeszcze żył, patrz co się stało na końcu. Naprawdę, nie wiem, to jest bardzo smutna historia, karetka znalazła go i zabrała do schroniska, o, to jego historia była naprawdę bardzo przykra, proszę pani. To prawda, ale na szczęście udało go się zanieść. On jest bardzo smutnym pieskiem i wie pani co, on potrzebuje dużo miłości, ja mogę go zaadoptować. Jesteś tego pewien, ale ten piesek może być bardzo wymagający. Bo ja, widzowie, czy wy to widzicie, ja tam widzę jakiegoś pieska, chwileczkę, czy to jest ten piesek? Łaf, 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 łaf. Ale fajny psiaczek, widzowie, on jest w moim typie, nawet jest niebieski. O tak, on jest bardzo słodziutki i jak chciałby pan go może oprowadzić? Tak, tak, proszę pani, chciałbym go wyprowadzić, bo on jest taki ładny, on jest przepiękny. To jest idealny piesek dla mnie, jestem ciekawy, co by powiedział Pimpek, czyli mój przyjaciel, proszę go wypuścić. Dobra, już to robię, no i możesz sobie pójść na spacer. Łaf, 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 łaf. Ale fajny ten piesek, za mną piesku, chodź do pada, ale jesteś super, Laczuś. Mamy w ogóle podobne imionka piesku, ale super, widzowie, ten piesek już mi się podoba. Łaf, 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 łaf. Ale fajny ten piesek, widzowie, Laczuś, do nogi, zobaczymy, czy on reaguje w ogóle na polecenia. Do nogi, Laczuś, chodź tutaj. O ja, widzowie, on reaguje na moje polecenia. Laczuś, idź teraz do huśtawki, szybciutko. Łaf, 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 łaf. Ale fajny ten piesek, widzowie, chciałbym tego pieska, a teraz do mnie dopada, chodź tutaj. Łaf, 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 łaf. Ale fajny jest ten psiaczek, nie mogę, dobra, proszę pani, ja bym chciał tego pieska, on jest naprawdę w moim typie. Ale poczekaj, czy ty jesteś na pewno dobrym właścicielem? Jak myślisz, co taki piesek może je? Ja bym go karmił kościami albo mięsem, proszę pani, bo to jest bardzo zdrowe dla pieska. No dobra, to jest akurat dobra odpowiedź, a gdzie byś robił z nim kupę? Gdzie robiłbym kupę? Chwileczkę, tutaj może, o, tutaj jest jakieś miejsce, tu robi się kupcie, na trawie, proszę pani. O tak, to też jest dobre. No wiesz co, bardzo mi żal tego Laczusia, ale myślę, że będziesz dla niego dobrym właścicielem. Możesz go adoptować. O tak, widzowie, Laczusiu, chodź tu do mnie, zaadoptuję cię dzisiaj i pójdziesz do mojego domku. Łaf, 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 łaf. Ale to jest, widzowie, świetne, uwielbiam nowego pieska. No i dobra, wszystko już jest gotowe, to już jest oficjalnie twój piesek. Weź jeszcze te przedmioty, które pomogą ci się zaopiekować tym pieskiem. Dobra, proszę pani, wezmę, wow, tu są kości, hot dogi i jeszcze tam był domek, tak? Tak, pamiętaj, żeby go codziennie karmić i wychodzić z nim na spacer. Jasne, proszę pani, będziemy dobrze się sprawować, chodź za mną, Laczuś, idziesz ze mną do mojego domku, teraz cię oprowadzę. O ja, widzowie, dobra, mam nowego pieska, czy wy to widzicie? Łaf, łaf, łaf. Ale jesteś super, Laczuś, za chwilę pójdziemy do mojego przyjaciela Pimpka, jestem ciekawy jego reakcji. I wiesz co, Laczuś, ja ci tutaj zrobię, o, budkę, która będzie ciągle tutaj ze mną już, bo ty będziesz ze mną. Łaf, 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 łaf. Ale ty jesteś super pieskiem, dam ci trochę kości i w ogóle będę o ciebie dbać najlepiej jak się da. O, ty lubisz hot dogi. Łaf, łaf, łaf.
Ja widzowie, ale to jest świetne. Oj, Laczuś, co ty robisz? Ty niszczysz wszystko. Dobra, widzowie, mienie pieska jest naprawdę bardzo ciężkie, ale wiesz co, piesku? Teraz pójdziemy do mojego przyjaciela Pipka. Co ty na to? On na pewno zareaguje bardzo dobrze na ciebie, więc dawaj, chodźmy do Pimpusia. Chodź za mną, Laczuś. Pimpek, wstawaj, zobacz, co mam. Mam nowego pieska. Zaadoptowałem Laczusia. Poznaj go. Co to jest? To jest twój nowy piesek? Nie podoba mi się za bardzo. Czemu on jest taki niebieski? Jak to niebieski? On jest fajny, Pimp. Zobacz, Pimpek. On jest normalnie w moim kolorze i bardzo jest miły. Nie podchodź do mnie. Dlaczego on tutaj jest? No bo to jest mój piesek. Mówię ci, zaadoptowałem go z tego schroniska i w tym momencie on będzie tutaj zawsze. Wiesz co, może lepiej nie podchodź z nim tutaj, bo ja się go troszeczkę boję. Dobra, psie, nie zbliżaj się! Ej, chwileczkę, co wy tutaj robicie? Czemu wy się kłócicie? Laczuś, chodź tutaj do mnie, raz do nogi, szybko. O, Laczuś się mnie słucha, to bardzo dobrze, widzowie, ale nie wiem, czemu Pimpek nie lubi mojego pieska. Nie wiem, Laczuś, dlaczego, ale może wróćmy do domu, bo Pimpek jest jakiś dziwny. O tak, idźcie do swojego domu i nie wracajcie, ja tu robię żelazne drzwi, już tu nie wejdziecie! Żelazne drzwi to jest dziwne. Dobra, Laczuś, chodź ze mną, nie bój się tego pieska, w razie czego może spać u mnie w domku, tak więc dobra, co? Ja idę się zdrzemnąć, a ty, Laczuś, idź tutaj oczywiście do swojej budy, dobra? Ale super, widzowie, dobra, mamy nowego pieska, super, idziemy teraz spać. O, widzowie, ale chwileczkę, usłyszałem jakiś wybuch. Gdzie jest mój piesek, Laczuś? I chwileczkę, czemu dom Pimpka jest cały wybuchnięty? Czy coś tutaj się stało? Chwileczkę, Pimpek, gdzie ty jesteś? O nie, domek Pimpka został zniszczony. Ale chwileczkę, czemu ja tutaj widzę niebieskie ślady? Czy to są niebieskie ślady mojego pieska Laczusia? I dlaczego tutaj był wybuch? Czy oni zostali porwani, widzowie? O nie, szybko, chodźmy tymi śladami, bo to jest bardzo podejrzane. I chwileczkę, te ślady prowadzą do jakiejś kopalni, a tam na dole jest Pimpek! Luczek, pomocy, wypuść mnie! Ja wiedziałem, że to jest sprawka tej osoby! Jakiej osoby, Pimpek? Jak ty się tam znalazłeś? Muszę cię uratować! Nie, bo mi nie uwierzysz! To wszystko twoja sprawka! Jak to moja? Przecież ja spałem, Pimpek, nic ci nie zrobiłem! Ten głupi niebieski pies, to on mnie zamknął! Jak to? Co ty, Pimpek, wygadujesz? Przecież niebieski piesek jest bardzo ekstra, ja go znalazłem ze schroniska! O nie, ty nic o nim nie wiesz, ten Laczuś, on był złym psem! Chwileczkę, jak to złym psem? Co ty wygadujesz? Zaraz się przekonasz, ale chwila, on jest za tobą! Chwileczkę, jak to za mną? Laczuś, siemanko! Czemu ty, Laczuś, jesteś taki zły? Chodź tutaj do nogi, raz, dopada! Ała, Laczuś, co ty robisz? Nie bij pana, ja cię adoptowałem, piesku, co ty robisz? O nie, widzowie, wpadłem do lawy!